krótkiej przerwie kwietniowej wracam do Was z jedną z najpiękniejszych powieści tego roku, bez dwóch zdań. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny, wiosenny dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Przed Wami, kochani, powieść noblisty Kazuo Ishiguro, czyli Klara i Słońce. Wielkobukowy patronat od wydawnictwa Albatros. To powieść wzruszająca, poruszająca, ale niosąca też pocieszenie, co nie jest wcale takie proste w tych dzisiejszych czasach. To powieść o niedalekiej przyszłości, o ludziach i o androidach, o tym, co stanowi o naszym człowieczeństwie i co sprawia, że jesteśmy ludźmi. Temat niby, słuchajcie, ograny z każdej możliwej strony, a jednak Ishiguro robi to w taki sposób, że porusza czytelnika do głębi. Klara jest sztuczną przyjaciółką, androidem zabawką, jednym z wielu, które towarzyszą współczesnym dzieciom w dorastaniu. Klara jest grzeczna, jest uważna, jest spostrzegawcza i pragnie tylko jednego – zostać wybraną, chociaż zdaje sobie sprawę, że jest już starszą generacją androidów. Jej modlitwy do Słońca zostają jednak wysłuchane i Klara zostaje przyjaciółką nastoletniej Josie. Josie, dla której Klara gotowa jest zrobić wszystko. Nic nie jest jednak takie, jak wydaje się być z początku, dlatego że świat ludzi nie jest zero-jedynkowy i nosi wiele odcieni szarości, których żadna maszyna nie potrafi do końca przewidzieć. Ten futurystyczny świat Kazuo Ishiguro jest taki mglisty, jest rozmyty przed oczami czytelnika. Jego reguł i prawideł uczymy się patrząc na niego z oczu pełnej optymizmu i nadziei androidki. Androidki, która świadoma jest jednak swoich niedoskonałości. To dlatego widzimy jedynie to, co jest dla niej ważne, to co ona uznaje za istotne. To wizja prosta i nieco naiwna, jednak wystarczy do tego, by poznać reguły rządzące naszym światem i kolejne kroki, jakie należy w nim podjąć. Świat Klary, rzeczywistość wokół niej jest, słuchajcie, trochę taka jak nasza rzeczywistość w dobie pandemii. Trochę ciasna, trochę klaustrofobiczna, trochę ograniczona w tej przestrzeni. Klara adaptuje się, dopasowuje do tego świata. Raz traktowana jest jako przedmiot, jako zabawka, a potem nagle traktowana jest jak przyjaciółka, powierza się jej najskrytsze tajemnice, jak córce, jak komuś najbliższemu na świecie. A między słowami snuje się, słuchajcie, niezastąpiona w powieściach tego autora melancholia. Tęsknota za taką niewinnością, za taką prostotą, którą my jako ludzie utraciliśmy z biegiem epok. Klara i Słońce to czasami przygnębiająca, a czasami niosąca nadzieję opowieść o lojalności i o wierności. O człowieczeństwie, o byciu człowiekiem, ale także o byciu jego imitacją zaledwie, jego obrazem, jego własną kreacją. To także opowieść o samotności, tej mechanicznej i tej ludzkiej, a także o odchodzeniu i o śmierci. Wszystkie te motywy pod piórem innego, być może mniej doświadczonego pisarza mogłyby wydawać się, słuchajcie, banalne, przegadane, ale nie u Ishiguro. U niego bowiem nabierają one świeżości, takiej mądrości i nieśmiertelności. Dla mnie, kochani, Klara i Słońce to jedna z najważniejszych powieści tego roku i jedna z najpiękniejszych. Jest mądra, a jednocześnie zachwycająca prostotą. To dla mnie największa radość móc jej patronować i, słuchajcie, dzielić się moją radością i właśnie tą opowieścią z Wami. I mam tylko nadzieję, że pokochacie Klarę tak bardzo, jak pokochałam ją ja. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem Albatros zapraszam Was na konkurs. Jeden egzemplarz Klary i Słońca do wygrania dla Was. A pytanie konkursowe brzmi, która futurystyczna opowieść, może być to science fiction, ale również dystopia, antyutopia, jest Waszą ulubioną i dlaczego? Albo zrobiła na Was największe wrażenie i dlaczego? Może być to opowieść oczywiście filmowa, książkowa, serialowa, również growa, komiksowa, do wyboru do koloru. Z odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca kwietnia, na dniach wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu pojawią się podpięte w komentarzu pod filmem. Cudownie poruszająca, cudownie wzruszająca, jednocześnie lekka i absolutnie mądra opowieść Klara i Słońce. Słuchajcie, jestem pełna zachwytu dla tej historii.
ona jest taka nasza, wiecie, taka współczesna. Podobno Ishiguro ukończył ją jeszcze przed wybuchem pandemii, ale powiem Wam, że czuć w niej właśnie coś takiego, co dzieje się teraz. Swoisty niepokój, taką atmosferę właśnie. Ona zadaje po prostu wiele ważnych pytań. I być może nie znajdziecie w niej odpowiedzi na te pytania, ale może znajdziecie je w sobie. Słuchajcie, Klara i Słońce absolutnie zachwycająca. Zaglądajcie również na bloga Wielkiego Buka, jeżeli wolicie sobie poczytać o tej książce. Pamiętajcie również o wielkobukowym bingo. Jeżeli nie wiecie, czym jest wielkobukowe bingo, kochani, jest to wyzwanie czytelnicze, jest to zabawa w jednym. Wielkobukowe plansze, jak i instrukcje wszystkich działań znajdziecie w opisie pod filmem, tam jest link. A słuchajcie, w najnowszym wpisie o Klarze i Słońce znajdziecie kategorie, do których ta książka w wielkobukowym bingo pasuje jak najbardziej. To co? Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa. A jeśli jeszcze tutaj jesteście, kochani, kwietniowe premiery, słuchajcie, zatrzęsienie, samo dobro, zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Rozejrzyjcie się, rozgoście. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. No a jeśli tak, to zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia.